Jedną z największych pomyłek pokolenia naszych rodziców jest wmówienie nam, że nie wolno się złościć. Jest to takie pokłosie myślenia, że są dobre i złe emocje. W związku z tym nasze pokolenie bardzo często zostało zablokowane w przeżywaniu takich emocji jak złość i gniew. Słynne złość piękności szkodzi. I teraz, żeby wszystko było jasne, ja absolutnie nie chcę tutaj wieszać na naszych rodzicach psów i obwiniać przyszłego pokolenia za całe zło tego świata. Chodzi raczej o to, żeby dostrzec pewne pomyłki i w miarę możliwości je naprostować. Z pewnością już wierzę, że nie ma dobrych i negatywnych emocji. Wszystkie emocje są dobre i wszystkie emocje są potrzebne i bardzo potrzebna jest umiejętność przeżywania ich wszystkich. Chodzi raczej o to, że przeżywanie niektórych emocji jest miłe, a przeżywanie innych emocji nie jest zbyt miłe. Te pierwsze nazywamy pozytywnymi, dobrymi, a te drugie nazwijmy trudnymi. I w zasadzie na tym mogłabym zakończyć ten odcinek. Ale chcę zwrócić Twoją uwagę na pewną rzecz. Takie emocje jak złość i gniew niosą ze sobą bardzo duży ładunek energetyczny. I jeżeli dotyka nas jakaś sytuacja i wyzwala w nas takie emocje, to ta energia tak sobie nie wyparuje tylko przez to, że my sobie powiemy: nie wolno się złościć, nie wolno się złościć, nie wolno się złościć. Zatem ta energia musi znaleźć jakieś ujście, czyli lepiej uczmy się, jak ją wyrażać tak, żeby nie robić krzywdy innym ani sobie, a nie udawajmy, że jej nie ma. Bo bardzo często jest tak, że my tę złość, ten gniew zamieniamy w smutek, i kierujemy tę energię de facto przeciwko sobie. Niestety bardzo często, kiedy ta złość nie jest wyrażona, ona zamienia się w taki autodestrukcyjny smutek, który z czasem przeradza się w takiego, wiecie, robala, który zżera nas od środka. Zatem złoszczenie się nie tylko nie szkodzi, ale wręcz jest swojego rodzaju zadbaniem o nasz dobrostan. Oczywiście, tak jak wszystko, wymaga to pewnej umiejętności, bo nie sztuką jest stłuc kogoś na kwaśne jabłko w przypływie złości. Sztuką jest takie wyrażenie jej, żeby tej drugiej osobie nie skrzywdzić. Czasami w ogóle pomaga samo nazwanie tej emocji i poinformowanie tej osoby, która nas zezłościła: ej, słuchaj, ale mnie wkurzyłaś, ale mnie wkurzyłeś. Albo: słuchaj, jestem w tej chwili na ciebie wściekła, potrzebuję chwili na przepracowanie tego. I żeby wykorzystać tę energię, idę czasami na 10-kilometrowy spacer, albo idę do lasu sobie pokrzyczeć, albo idę do ogródka pokopać dołki, albo idę do ogródka, żeby strzyc sekatorem krzewy, ale po prostu one się wtedy tak mówią. No, zatem, jeżeli tylko coś cię złości, to wyraź tę złość. Złość się, ile tylko potrzebujesz. Natomiast twoja mądrość i dojrzałość niech polega na tym, że nie zrobisz nikomu ani sobie krzywdy. Jeżeli to, co usłyszałaś, spodobało ci się, jakoś rezonuje z tobą, to zaobserwuj ten profil, przekaż go dalej i karm się dobrymi, wartościowymi treściami.